Personalizacja to jest takie słowo, które ostatnio robi bardzo wielką karierę. Personalizuje się już prawie wszystko, ale od niedawna można spersonalizować też okulary. Okulary do jazdy na rowerze. Można stworzyć sobie swój własny model ze swoim własnym hasłem wypisanym na szybie. No i to jest coś, co chcę Wam dzisiaj pokazać. Tu. Boutique Optik, gdzie kupić można sportowe i nie tylko sportowe okulary pokleja. A pokleja, jak wiadomo, jeździ się świetnie. Także sprawdzimy, jak to wygląda. Na wejściu witają nas między innymi Kato. A zaraz zobaczycie wszystkie modele, które można sobie spersonalizować według swojego własnego gustu. Przystępujemy do personalizacji. Zaczynamy od wyboru modelu. Ja mam chyba jednak pomysł, żeby to był Jawbreaker. Oprawka. Okej. Tutaj mamy taki tour de tourowy, lekki. Akcent na załóżnikach. Czarno-czerwony. I dodajemy tekst. Grzegorz, a tobie się które bardziej podobają szyby? A pokaż, jakie opcje rozważasz. Co, albo te, albo te. Nie, no to zdecydowanie te. Te. Słuchajcie, to jest trudny wybór. Rozkmina, bo jak już raz pójdzie, to już będzie jeździł cały rok później. To prawda. To nie jest takie łatwe. Ale jest zabawa. Pewnie, to jest najfajniejszy moment, słuchajcie. Zawsze kustomizacja wszystkiego, czy to samochodów, czy to wszystkiego, czy rowerów, jak wybieramy, to jest ten najfajniejszy moment całej zabawy. Później już tylko odbieramy i cieszymy się, ale ten początek. Oczywiście personalizować możemy nie tylko sportowe okulary, ale też zobaczcie, ile jest modeli przeciwsłonecznych okularów do personalizacji. Tutaj oczywiście możliwości zabawy są troszkę mniejsze, bo no, logotyp, grawerunek na szybie oczywiście i oprawka. Natomiast no, jest tych modeli do personalizacji naprawdę sporo. Adam, czy ty dzisiaj będziesz brał inne okulary jeszcze oprócz tych Jawbreakerów? No jeszcze się pobawię na przykład może z modelem Sutro. Sutro taki jest troszkę nawiązuje do tych starych okularów, w których Greg LeMond kiedyś jeździł. Nie wiem, czy pamiętacie, te okleje były takie piękne, okleje duże takie, no właśnie Sutro, takie prawie jak Sutro. I z nimi też można się pobawić. Bo tutaj sobie robimy sobie oprawki, zobaczcie, w wielu kolorach. No to takie właśnie klasyczne się robią. O. Czy mamy jakiś limit na ilość kustomizacji, Adam? Czy my dzisiaj tu spędzimy wieczór? Wiesz co, ta zabawka mi się tak podoba, że na razie mi się nie chce żadnych limitów, chce mi się pobawić. No zauważyłem. A potem właśnie ty się będziesz bawił. Zauważyłem, że to tak się skończy. Fajne to jest. No dobra, mamy właściwie spersonalizowane okulary. Sezamie, otwórz się, chodźcie, pozaglądamy. Chcielibyście mieć taką szufladę w domu? Oczywiście, w zasadzie o zawartość szuflady pytam. Adam, czy ty się czujesz jak dziecko w fabryce klocków Lego? Dokładnie tak uwielbiam. Uwielbiam okulary. Jeden
z tych elementów stroju, czy też nawet można powiedzieć wizerunku, który bardzo lubię. Tych modeli do personalizacji jest, jak mówiłem, naprawdę bardzo dużo, ale jedna ważna rzecz, pamiętajcie, kiedykolwiek robiąc zakupy na oshop.com, także spersonalizowanych okularów, na hasło proboszcz macie zawsze 10% zniżki. Także bierzcie i korzystajcie.